Dum di dum dum dum. No, książę. Nie chciałem się obracać. Tu właśnie, ja nie mam piachu. To będzie teraz ciekawa walka. Bo ile ten miecz nie jest jakiś dokokrzony, to no trochę się namęczę. O, w mordę! Ten miecz jest super! Nie kop ich, tylko tnij. Ten miecz jest zajebisty, kurwa, wyjebany w kosmos. Teraz to można walczyć. Nie kitku? Kotek, co ty tam patrzysz? Kot odpierdala jakąś manianę. Zając życie, zaraz będzie chciał wyjść z pokoju i będzie miauczał. Gotowe. 90% Następnym gry. razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Jesteśmy już bardzo blisko. W sumie chyba jedyne, co nam zostało, to dostać się na szczyt wieży i pokonać ostatniego bossa. Tak więc trzymajcie się, majtek mamy. Bo się w przygodę wybieramy. Tu mam wejść? Tak. Idziemy, idziemy. Kolejna półka. Dobrze, póki co jest lajcik. Co oni mi tam hałasują za tymi drzwiami? Ale że co, gdzie mam skoczyć? Mam skoczyć tam? Czy w ogóle nie miałem wchodzić tutaj? Nie, na pewno nie miałem skakać tutaj. To nie było tak. Na razie za wiele mi kamera nie mówi. Kocie. Ja pierdolę. Po co tu przychodziłeś w takim razie, skoro chcesz teraz wyjść? I tak kurwa do zajebania. Dobra. Gdzie mam? A, tutaj coś widzę. Ale gdzież ja mam skoczyć w takim razie? Tutaj? A może tutaj? Bo czekajcie, bo...
Tam? No nie. Może tutaj w takim razie. A, okej. Tam są nietoperze. Raz i dwa. No dawajcie. No chodźcie, chodźcie. Dobra. Nie ma nietoperzy, nie ma problemu. Aczkolwiek kamera pod takim kątem mi zbytnio nie pomaga. Okej. Jest sobie półka. I co dalej? W związku z tym, bo za wiele tutaj nie widzę możliwości, mogę wziąć i umrzeć. Tam. Dylemat, biec po tej ścianie, czy nie? Zginę, czy nie? Nie, 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 to też nie miało miejsca. Dobrze, że przynajmniej tu jest zapis. Może mam po prostu pobiec do końca? Nie. Czekaj, to nie tak. To wygląda tak, jakbym faktycznie miał między tymi dwiema półkami się wspinać. Albo wbiec tutaj i próbować. A, dobra. Właśnie mówię, coś mi nie pasuje w tym wszystkim. Są potwory. Tam nie ma nic. To pora siać rozpierdol. To ciekawe, że tak to wszyscy chcą ją dobić, a teraz jej w ogóle nie atakują. Całego piasku! O, co tu się stało? Co? O, te bugi są zajebiste! Ta gra może nie psuje się zbyt często, ale jak się psuje, to widowiskowo. Miodzio. Kocham ten miecz. Gra się staje 500 razy łatwiejsza. No i mamy 9 minut nagrania. To w sumie kontynuujemy raczej. Nie ma co tutaj się zatrzymywać. Kolejny level platformowy. Megusta. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Co ty chcesz od tego kota? Na ściankę, proszę. Dobra. No, dam radę tam skoczyć? Dałem. Dobra. Muszę się chyba dostać? Nie, nie. Wydawało mi się. To gdzie mam się dostać? W takim razie. Czy mam może Nie. Tutaj chyba na tę kolumnę. Czy nie?
Ku. Co my tu mamy? Tak, przydałoby się wskoczyć na tę kolumnę, potem na tamtę i stamtąd mogę iść na górę. Czyli chyba z półki będzie najłatwiej. I teraz możemy pięknie się wewzdrapać. Tam jest dziura, tam można iść. Tutaj chyba nie do końca. No to dobra. Nie! Jesus! Nie, to nie miało miejsca. Okej, sorki za to. Mogę zacząć jeszcze raz? Tak, zaczynaj jeszcze raz. Boże, co? Nie! Okej. Nidrux, przez to nie raszować, zacznij myśleć. I zrobiłem to samo. Co za jebany geniusz. Dobra. Teraz to zrobiłech dobrze. Powolutku, pomalutku, pięknie. Chodźcie nietoperki bliżej. No i pięknie. Na dwa hity się udało ich zmieść. Tutaj jest coś fajnego. I chyba w sumie tutaj mam iść, bo tam już nic... Nic nie znajdę, więc okej. Ta kamera. Ogólnie jak to jest teraz strasznie cicho tutaj na zewnątrz. Wręcz przerażająco cicho. No, chodźcie szybciej, 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 szybciej. Dobra. I... No, teraz mi się nie spierdol. Tego byśmy obaj nie chcieli. Chyba mam się opuścić i złapać tej rurki. Tak. Cyk, 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 cyk. Obrót i będę musiał się odbić od ściany. Ty. I znowu słyszę nietoperze. Come on, come on, podejdźcie bliżej. Już. Cieszę się niezmiernie. I powoli, pomału. Dobra, jestem w tym coraz lepszy. I znowu w górę. W sumie to logiczne, musimy się dostać na szczyt. Rozpadające się półki? Nie, nie rozpadają się. Miła odmiana. Tak raz na jakiś czas. To jest normalny skok wiary.
O, tam widzę jakieś dźwiczki, które i tak ominęliśmy. Hits i hop. Kojarzę już. Powoli zaczynam kojarzyć ten fragment gry i jesteśmy już naprawdę bardzo blisko końca. Nie wiem, czy przypadkiem już nie wejdziemy na... Znaczy, na pewno wejdziemy na sam szczyt i czeka nas... Wezyr. Ups. Nie to miałem zrobić, nie to. Czekaj, to nie tak. Aż na dół mnie wyjebało, o nie. Teraz tak. Kamera za wiele mi nie podpowiada. Może jednak mam tutaj wstać. Aczkolwiek nie widzę w tym większego sensu. Tutaj nie ma półek. No, kuchnia. Tędy przeskoczyłem. Muszę się dostać tam. No, czyli no, cały czas muszę iść w lewo. Tylko chyba nie udało mi się doskoczyć do tej ściany poprzednim razem. Ona jest za daleko. Czy może jednak? Jednak. Mogę sobie teraz bezpiecznie przeskakać w dół. Pięknie. Zastanawiam się, co ja zrobiłem w tym momencie. Tak. Dobra. I lecimy. Drabinki. Dobra, kojarzę jest wizji, więc jest dobrze. I słyszę nietoperze. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Pod tym kątem ciężko... O, teraz jest lepiej. Ale dziabnęły mnie, skurczybyki. Lecimy dalej. I to chyba ostatnia, tak. Tak. Teraz walka jest dosyć prosta, wystarczy tylko maszować. W sumie lewy przycisk myszy i czasami się dostanie jakąś tam bułę na ryj. Ale ogólnie to wszystkich niszczymy bardzo srogo w chuj. Tak jak mówiłem, walimy srogo, czasami buła na ryj, ale to za mało, żeby nas zabić. Dlatego w tym momencie gra robi się banalnie prosta, co nie powiedziałbym jest aż tak złe. Zwłaszcza po tym, co ostatnio musieliśmy przechodzić. Chwila wytchnienia nam się wręcz należy. Tam mamy zapis. I w sumie zatrzymamy tutaj nagranie. Mam 26 minut plus minus timeskipy, to akurat będzie chyba okej.